Cześć. Chciałabym powiedzieć o tym, jak wyjść z takiego cyklu tkwienia w takiej energii tęsknoty, tęsknienia za kimś. Bardzo często jest tak, że tęsknimy za na przykład byłym partnerem, który odszedł, albo chcemy zamanifestować konkretną osobę, konkretną relację, SPI i tak dalej, jakieś bratnie dusze. I tutaj pojawia się takie poczucie tęsknoty. I jeżeli my chcemy wyjść z tego cyklu, chcemy poczuć taką wolność, albo może też efektem ubocznym będzie to, że faktycznie taką osobę przyciągniemy do swojego życia, to tutaj niezależnie od tego, jaki efekt uzyskamy, kluczem jest, aby uświadomić sobie, że tak naprawdę to, za czym ty tęsknisz, już jest w tobie. Ja wiem, że to może brzmieć jakiś farmazon, bo się dużo takich słyszy, ale chciałam ci przedstawić to trochę z innej perspektywy, żebyś mógł poczuć, zrozumieć to. Bo chodzi o to, że kiedy my za kimś tęsknimy, kogoś chcemy w naszym życiu, kogo nie ma, to my inwestujemy tam bardzo dużo swojej energii, swojej uwagi. Często manifestujemy, afirmujemy, tak, dużo jakichś procesów wykonujemy, aby tą osobę przyciągnąć, czary, mary, magię i tak dalej. I okazuje się, że tak, my po prostu tęsknimy za tą osobą, bo w pewnym sensie jakby pozwoliliśmy, aby ta nasza energia po prostu, aby ta osoba po prostu zasysała w pewnym sensie tą naszą energię. Zainwestowaliśmy bardzo dużo tej energii i nie ma zwrotu. I teraz my w pewnym sensie tęsknimy za swoją energią, za tą energią miłości, za takim poczuciem bycia ważnym, bycia potrzebnym. I nie mamy świadomości, ludzie nie mają świadomości, że gdyby całą tą energię zainwestowaną w kogoś, gdyby oni ją po prostu wrócili z powrotem do siebie, zawrócili z powrotem do siebie, gdyby oni tą energię kierowali w siebie, to byłoby to wypełnia. To wypełnia tak bardzo, że stajemy się pełnią szczęścia. I to jest kluczowa decyzja, którą należy podjąć. Jeżeli my chcemy wyjść z energii tęsknoty, musimy sobie uświadomić, że to, za kim tęsknimy, to jesteśmy my. I jeżeli my zainwestowaliśmy bardzo dużo energii w kogoś, jeżeli tą energię zabierzemy sobie z powrotem, bo to jest nasza energia, wypełnimy się tym, natychmiastowo poczujemy się lepiej, natychmiastowo poczujemy się pełnią. I jeżeli faktycznie uda nam się tą energię pozyskać, a to naprawdę wystarczy Twoja zdeterminowana intencja, decyzja, tak, odzyskuję całą swoją energię. Chcę, aby cała ta miłość, którą kierowałam gdzieś tam indziej, aby ona wróciła do mnie, chcę się ją wypełnić po kokardę. Chcę być tak bardzo pełny tej miłości, że już nie potrzebuję tej drugiej osoby. I wtedy dzieje się magia. Wtedy właśnie uświadamiasz sobie, że już ci niczego nie potrzeba. Bo twoja energia, za którą tak bardzo tęskniłeś, myślałeś, że tęsknisz za kimś innym, za jakimś partnerem. Nie, tęskniłeś za swoją energią miłości. I kiedy tą energię wypełnisz, kiedy ona wróci w przestrzeń Twojego serca, kiedy ona wróci do Ciebie, to jest najpiękniejszy stan, który uwolni Cię jak mało co, jak nic innego. Nic innego nie uwalnia tak bardzo, jak pragnienie zwrócenia się do siebie, jak pragnienie odnalezienia w sobie tej brakującej, można powiedzieć, połówki, bo ludzie zbyt często wpadają w taką pułapkę, że potrzebują drugiej połówki. To jest ślepa uliczka, jak nic. I trzeba sobie uświadomić, że ty jesteś pełnią, a przynajmniej możesz być tą pełnią, jeżeli tak zdecydujesz. Jeżeli odzyskasz całą swoją energię z przestrzeni, czy też od osób, do których właśnie wysyłałeś tą swoją energię miłości, jeżeli ją odzyskasz, jeżeli
wypełnisz całe swoje serduszko tą miłością, to nie brakuje ci niczego. I wtedy zaczynasz wręcz, wypełniasz się tą miłością tak bardzo, że ona zaczyna się rozlewać, zaczynasz świecić po prostu. Widzisz, jak ja świecę? Czasem świecę, czasem nie. Zawsze świecę. Ty też zawsze świecisz. Tylko to światło jest stłumione. O, jest? Oświecenie się pojawiło. To światło jest stłumione przez bardzo różne lęki, przez bardzo różne traumy z dzieciństwa na przykład. Nosisz na sobie też bardzo dużo bagażu przodków, którzy cierpieli w wyniku tęsknoty, z miłości. Jakby wchodzisz w te same schematy, w te same buty, idziesz tymi samymi ścieżkami, ale tu trzeba powiedzieć koniec. Szanuję doświadczenia moich przodków, szanuję swoją historię, szanuję swoją przeszłość, ale wybieram inaczej, bo w każdej chwili możesz wybrać inaczej, zdecydować inaczej, powiedzieć tak, chcę żyć pełnią życia, chcę żyć pełnią siebie, chcę świecić moim światłem, bo wtedy to wypełnia nie tylko ciebie, ale też to światło, nadmiar tego światła rozlewa się na innych, rozlewa się dookoła i wtedy właśnie, jesteś tą chodzącą gwiazdą, tym słoneczkiem, które rozgrzewa innych ludzi. To jest to słoneczko, które powoduje, że inni, jakby daje innym nadzieję, tak? Roślinki do rozkwitu potrzebują światła słonecznego. Jeżeli ty będziesz tym chodzącym słoneczkiem, tą chodzącą gwiazdą, zaczniesz świecić na innych ludzi, wtedy dzięki temu światu oni mogą wzrastać. Więc wtedy właśnie jesteś naprawdę cennym darem dla świata. Wtedy stajesz się naprawdę potrzebny. Nie wtedy, kiedy inwestujesz swoją energię, rozdajesz ją na prawo i lewo, a dla ciebie nic nie zostaje. Więc najpierw wypełnij siebie, dopiero z pełnego możesz nalać innym. Ale nawet tego nie potrzebujesz. Po prostu robi się to z automatu, ponieważ twoje światło, wiecie, jak światło słoneczne. Ono się nie zastanawia, na kogo jakby nie ma żadnej jakby agendy, jakiejś intencji, po co to światło ma świecić. Nie, ono po prostu świeci i nie obchodzi go, co się z nim dzieje, czy ktoś je jakby no, zaabsorbuje, czy nie. Więc bądź taką po prostu gwiazdą. Świeć przede wszystkim dla siebie, ale też automatycznie w pewnym sensie będziesz świecić dla innych, więc nie bój się tego. Nie bój się świecić swoim światłem, nie bój się, że inni go przyćmią, przytłumią. Nie, bo ono jest twoją najpotężniejszą siłą ochronną, to światło. Więc postanów z całą swoją mocą, że chcesz świecić jak najjaśniejsze słoneczko. I kiedy ty będziesz tą chodzącą gwiazdą, przyciągniesz do swojego życia być może inną gwiazdę, tak? Ponieważ jeżeli jest jakaś osoba, za którą tęsknisz, którą stawiasz na piedestale, wzdychasz do niej, traktujesz ją jako gwiazdę, no to ona będzie traktowała cię jako fana. Więc bo takie osoby, jeżeli po prostu my jesteśmy czyimś fanem, no to wiecie, taka osoba, do której wzdychamy, stawiają nam piedestale, no to jak taka gwiazda. Ona nie będzie łączyła się w parę ze swoim fanem, tylko po prostu będzie szukała innej gwiazdy, więc po prostu bądź gwiazdą. Bądź gwiazdą i nie po to, aby przyciągnąć tą konkretną osobę. Bądź tą gwiazdą dla samego siebie. Bądź nim też dla innych, tak? Ale przede wszystkim dla siebie. Stawiaj siebie na pierwszym miejscu, żyj pasją swojego życia, rób wszystko to, co cię rozświetla. Tańcz, śpiewaj, graj, biegaj, uprawiaj jakiś sport, tak? Rób coś, co powoduje, że to twoje wewnętrzne boskie światło zaczyna się z ciebie rozlewać. I cóż, życzę ci naprawdę z serca, żebyś mógł to światło z siebie wydobyć, napełnić się nim tak bardzo, abyś mógł wszystkie te to, za czym tęskniłeś, abyś mogła znaleźć w sobie, bo to tam jest. Niebo na ziemi to jest nasz naturalny stan, to jest coś, co istnieje w przestrzeni naszego serca, ale my tak bardzo oddzieliliśmy się od tej przestrzeni serca, że po prostu żyjemy w takiej iluzji, w takiej separacji, rozłące z samym sobą tak naprawdę i to właśnie za tym tęsknimy. Więc pamiętaj,
że to, za czym tęsknisz, to, za kim tęsknisz, to jesteś ty sam. I przypomnij sobie o tym, jeżeli sobie już przypomnisz, wróć do siebie, daj znać, jak było. Mam nadzieję, że ta podróż zakończy się happy endem. Tego ci życzę z serca i zapraszam cię z serca na mój kanał tutaj do subskrypcji, do obejrzenia innych moich nagrań i będę bardzo wdzięczna, jeżeli udostępnisz to nagranie, ponieważ zbyt wielu ludzi potrzebuje tej wiedzy, tej energii w zasadzie, tego światła, które tutaj świeci, tak? Świeci i w pewnym sensie jakby aktywuje to twoje wewnętrzne światło, bo właśnie po to ja tu jestem. Nie jestem po to, żeby sobie szukać jakichś fanów, tak? Nie jestem po to, żeby być gwiazdą dla oklasku, ale po to, aby zapalić to światło w tobie. I będę wdzięczna, jeżeli podzielisz się z kimś innym tym nagraniem, ponieważ im więcej jest tych chodzących gwiazd, chodzących słoneczek, tym piękniejszy ten świat się staje dla nas, tak? Więc bardzo dziękuję, że jesteś tutaj i do zobaczenia kolejnym razem.